Witam na kolejnym live. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto poznawać dziewczyny z małych miejscowości. Przy okazji na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Ja sobie będę chodził, bo jest mróz i dosyć zimno, kiedy to nagrywam, także doceń, zostaw łapeczkę do góry. Wiesz co, z jednej strony na pewno warto jest poznawać kobiety z małych miejscowości, bo właśnie takie kobiety często lepiej reagują. Dlaczego lepiej reagują? Z prostego powodu. Mniej facetów ją podrywa, a ci koledzy, którzy próbowali ją zdobyć, to się poddali i teraz właściwie nikt już jej nie chce czarować, uwodzić, zachęcać do rozwoju relacji. Dlatego taka kobieta niejednokrotnie może zostać starą panną, no chyba że wyjeżdża do Krakowa, do większego miasta, do Warszawy, do Lublina i tam szuka kandydatów na ojca swojego dziecka. W bardzo wielu przypadkach taka dziewczyna z małej miejscowości, wsi, która przyjeżdża do Krakowa, ona o wiele lepiej reaguje niż dziewczyna z Krakowa czy z dużego miasta. To wprost wynika z tego, że popyt na tą kobietę w jej miejscowości zawsze jest dużo mniejszy niż w dużym mieście. Dlatego jeśli chcesz poznać dziewczynę łatwiej, sposobem, atrakcyjną, piękną, no to często warto pojechać na wioskę do mojej miejscowości, do mojego miasteczka, bo tam właśnie dziewczyny będą reagować na Ciebie o niebo lepiej. A to wynika z prostej statystyki i prawa podaży i popytu i podaży na rynku matrymonialnym. Także weź to pod uwagę. Natomiast to poznawanie kobiet w małych miejscowościach ma pewną wadę, o której Ci zaraz powiem i z pewnością też Cię to może zaskoczyć. Także warto słuchać dalej. Przede wszystkim kobiety z małych miejscowości wykazują taką mentalność zaściankową. Często taka dziewczyna może mieć bardzo konserwatywne podejście do relacji, do związku, do seksu i przykładowo jak ją poznałeś, no to ona Ci powie, jeśli chcesz ze mną być, no to seks po ślubie, tak? Czy seks tam dopiero jak poznamy się lepiej, no i w konsekwencji tego seksu nie ma, no bo ona oczywiście dochodzi do wniosku, że Ty się musisz bardziej starać, Ty się starasz bardziej, a i tak nie ma tej normalności w relacji. To jest pewien problem, którego często nie widzisz na początku. Oczywiście to nie zawsze musi tak wyglądać, bo niektóre te dziewczyny są zupełnie normalne i mają bardzo liberalne podejście do seksu, do relacji, ale to też zależy od konkretnej dziewczyny. Natomiast jeśli chodzi o związki z takimi kobietami, pojawia się kolejny problem. Często rodzice tej dziewczyny to też ludzie, którzy mają takie dosyć konserwatywne, zaściankowe myślenie. I właśnie nieraz może być tak, że poznajesz taką dziewczynę, zapraszasz do siebie, tam do Warszawy, do Krakowa, do Łodzi i nagle dzwoni jej mama: Patrycja, gdzie jesteś? Bo my siedzimy w domu, a ciebie nie ma. Pojechałaś do jakiegoś kolegi, którego nie znasz. I w wielu przypadkach ci rodzice tej dziewczyny będą właśnie tacy dosyć konserwatywni, będą chcieli ją tutaj często kontrolować, prowadzić przez życie, sugerować jej, co powinna zrobić, jak powinna postąpić, więc może to destrukcyjnie wpływać na Waszą relację. Zresztą zauważ, że inaczej myślą, nawet na inne partie głosują ludzie, którzy mieszkają w dużym mieście, a zupełnie inaczej głosują ludzie na wsi czy z małych takich zaściankowych miejscowości. To jest bardzo ważne, bo często tego nie widać na początku, a potem jak się zwiążesz z taką kobietą i na przykład Ty masz firmę, biznes, dobrze zarabiasz i poznasz ludzi, którzy praktycznie żyją z uprawy roli na wsi, mają takie myślenie, co rząd da, to będzie dobrze, to Wy się będziecie kłócić, bo dojdzie do konfliktu systemu wartości. I bardzo często faceci na to uwagi nie zwracają, ale jednak ma to ogromne znaczenie dla trwałości relacji, czy nawet stabilności związku. Także zwróć na to proszę uwagę, bo mogłeś tego nie zauważyć, a może Ci to kosztować potem masę stresu w związku, kiedy zmagasz się z jej toksyczną rodziną i takim generalnie głupim, no mało otwartym, zamkniętym myśleniem swojej kobiety, dlatego weź to pod uwagę. Jakie plusy i minusy poznawania kobiet w dużych miejscowościach? Wiesz co, tych kobiet jest sporo w dużym mieście, ale z kolei takie kobiety cieszą się dużym popytem facetów, jeśli są atrakcyjne. Często do dużych miejscowości przyjeżdżają obcokrajowcy, którzy lepiej podrywają dziewczyny, bywają bardziej egzotyczni dla tej kobiety, więc z pewnością to jest dla Ciebie minus, bo taka kobieta, która żyje w dużym mieście, ona łatwiej może poznać faceta, bardziej jest taka niedostępna, no bo wie, że faceci zgłaszają na nią popyt. Natomiast
Plusem jest to, że taka kobieta często ma bardziej liberalne, otwarte myślenie, co akurat w moim przypadku jest korzyścią. Także ty musisz sobie sam tutaj rozsądzić, co dla ciebie jest bardziej ciekawe, interesujące, atrakcyjne w relacji z kobietą. Według mnie dziewczyny z małych miejscowości to dobry wybór, tylko po prostu trzeba znaleźć odpowiednią kobietę, która też będzie dobrą kandydatką na żonę czy dziewczynę. No bo jeśli ty poznajesz starą pannę, która doświadczyła kilku trudnych związków, dalej jest sama, jest bardzo zgorzkniała i szuka faceta takiego, który jej zrobi dziecko, bo już minęło jej 40 lat czy 30 parę, no to niestety, ale nie będzie z tego dobry związek, a nawet ta kobieta będzie potem bardzo problematyczna w relacji, no bo będzie przejawiać te wszystkie frustracje, których doświadczyła z facetami w waszym związku. Także w tym wypadku nie będzie to dobry wybór, ale jeśli poznałeś dziewczynę, która jest normalna, zdrowa psychicznie, nie ma zaburzeń narcystycznych, DDA, jest otwarta na relacje, na związek, jest ci z nią dobrze, dogadujecie się, widzisz, że jej rodzina ma normalne podejście do ciebie, do związku, są otwarci na to, co robisz, wspierają cię, nie są to konfliktowi ludzie toksyczni, no to wtedy myślę, że warto spróbować, bo tego typu relacja i znajomość przysporzy ci więcej szczęścia w życiu. Będziesz po prostu bardziej zadowolony ze swojego życia. Weź to pod uwagę. Więc reasumując, jeśli chcesz łatwiej poznać dziewczynę, to wydaje mi się, że warto spróbować udać się do mojej miejscowości i tam uskuteczniać podryw na ulicy, z uwagi na to, że w takim Krakowie czy w Warszawie dużo obcokrajowców podchodzi do dziewczyn. Tam już podryw na ulicy czasami to nie jest nic takiego, chociaż dalej te dziewczyny z Krakowa dobrze reagują, ale zdecydowanie będziesz miał dużo większą skuteczność, kiedy pojedziesz na wieś do mojej miejscowości i tam spróbujesz. Oczywiście, jak ty jesteś też z mojej miejscowości, to może spróbuj w innej lokalnej wsi, miasteczku, no bo przecież jeśli wszyscy cię znają, no to ten podryw już nie będzie tak skuteczny w twoim miasteczku, no bo tam już jakby wyczerpałeś popyt na koleżanki, które cię znają, które próbowałeś poderwać. I właśnie w tym momencie życia, w takiej sytuacji, lepiej jest pojechać do innej małej miejscowości i tam spróbować poznać dziewczynę. Myślę, że to jest ważna rada i warto wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Korzystaj, ciekaw jestem twojej opinii. Przypominam, niestety tylko do dzisiaj do północy można pobrać mój najnowszy kurs Jak być zadziornym i ostrym dla kobiet. 50% taniej, korzystaj, bo wieczorem podnoszę cenę. A cały ten nowy materiał jest rewelacyjny. Każdy z was powinien to zobaczyć, bo jak nie jesteś ostry dla kobiety, to ona będzie dla ciebie ostra i naprawdę będzie się zachowywać nie fair, zacznie tobą manipulować, to nie będzie dla ciebie dobre. Dlatego warto się nauczyć tej zadziorności, bycia ostrym, bo to podnieca dziewczyny i gwarantuję ci, że jak zobaczysz ten materiał, to przestaniesz być miły dla kobiet, a one zaczną reagować dużo, dużo lepiej, dlatego skorzystaj, bo dzisiaj o północy podnoszę cenę. Ostatnia szansa, żeby to pobrać w tej cenie. Najnowszy mój materiał, zadziorny, ostry facet, 50% taniej, tylko do dzisiaj do północy. Korzystaj, pod spodem masz linka, widzimy się na live.